Lustro. Co wydarzy się w waszej relacji? Co wydarzy się między wami? Co nadejdzie? Czekacie na coś, być może na gest, na komunikację, na jakąś wiadomość od waszej ukochanej osoby. Zobaczmy, co pokaże ci jej lustro. Witam serdecznie oczywiście wszystkich kochanych widzów i subskrybentów na moim kanale i zapraszam do nowych subskrypcji. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz na moim kanale, aktywizuj dzwoneczek, byś dostawał codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich wróżbach. Naciśnij opcję subskrybuję kanał z dzwoneczkiem u góry. Proszę również wszystkich o pisanie komentarzy dla wymiany energii ze mną, bym czytała wasze historie i to, czy te wróżby z wami rezonują. Jeśli nie macie czasu, wyślijcie tylko smajlika lub jedno słowo. Pozdrawiam, rezonuję, dziękuję, tak? Nieraz wystarczy tylko jedno słowo, by nasza wymiana energii była egzystentna. Dobrze, więc zacznijmy, kochani. Nasze lustro dzisiaj jest inne. Po obu waszych stronach lustra mam karty Tarota. To, co was łączy, mówią karty Lenormanda i wskazówki oraklu miłosnego i oraklu energetycznego oraz co chce wam powiedzieć partner od serca. Więc zaczynamy. Strona prawa, niebieskie karty Tarota, to wasza strona, czyli osoby pytającej, niezależnie czy jesteście kobietą czy mężczyzną. Strona lewa, ciemne karty Tarota, to jest wasza osoba, o którą pytacie. Zaczynamy od was. Co myślicie? Czyli co w waszej głowie? No w waszej głowie oczywiście miłość. Dwa kielichy, czyli pragnienie miłości, uczuć, dwoistości, romantyczności, romantycznego związku, balansu, marzenia o byciu razem, o spełnieniu emocjonalnym, pragnienie właśnie bycia razem w tej relacji. Pragnienie bycia szczęśliwym w tej relacji, szczęśliwą. To jest w waszej głowie. W głowie waszej osoby ukochanej jest również miłość. As kielichów. Kochani, as kielichów mówi o tym, że początek znowu miłosnych momentów, widocznie nowa szansa. Tutaj karta As kielichów i dwa kielichy mówią praktycznie o tym samym, że myślicie o miłości, myślicie o nowej szansie, myślicie o tym, by być razem szczęśliwym, by jeszcze raz zacząć romantyczne, piękne, wzniosłe momenty razem. Pragniecie oboje miłości. I tutaj wasza osoba ukochana myśli o początku, o tym, by coś zacząć. Co was łączy? Łączy was atrakcyjność, seksualność, pociąg seksualny, namiętność, pożądanie. Podobacie się sobie, jesteście dla siebie bardzo właśnie atrakcyjni, seksualnie na pewno. Macie pewną chemię, która właśnie powoduje coś magicznego, tak? Przyciąganie, silna seksualność, silne magnetyzowanie siebie, tak? Jest między wami to wyczuwalne w powietrzu i oboje pragniecie właśnie tego zbliżenia, być może intymnych momentów, intymnych chwil razem, tak? To jest wasze pragnienie, które was łączy. Co w waszym sercu? Co wy myślicie? Co wy czujecie? Co jest w sercu? Wow! W sercu 10 kielichów u was. Kochani, pragniecie spełnienia emocjonalnego, spełnienia w miłości, tego apogeum, tak? Szczęścia, rodziny, być może dzieci, być może stałego związku. Pragniecie w końcu spełnienia marzeń, bycia szczęśliwą, szczęśliwym.
No, 10 kielichów, no to już jest absolutne spełnienie marzeń, jeśli chodzi o sprawy partnerstwa, tak? Być może myśleć o założeniu rodziny, zamieszkaniu razem, przeprowadzce do niego, tak? Tutaj są bardzo w Waszym sercu piękne pragnienia, pragnienia spełnienia emocjonalnego. Co w sercu Waszego partnera, Waszej osoby, o której myślicie? No tutaj praca, skupienie na pracy, w sercu też być może, jeśli interpretujemy to w stosunku do Waszej relacji, tak, co nowego w Waszej relacji, to tutaj ta osoba wie o tym, że jest ciężka, mozolna, konsekwentna, być może nawet żmudna praca potrzebna, by ten związek zaistniał, był szczęśliwy, miał szansę przeżycia. Także wie ta osoba, że jakby bez pracy nie ma kołaczy, tak? Czyli trzeba zainwestować dużo mozolnej, wytrwałej pracy, by właśnie ta relacja osiągnęła no, szczęśliwe apogeum, tak? Ta osoba o tym bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę. Być może nawet jest tutaj w sercu taka chęć pracowania nad tym związkiem, tak? Wkładania właśnie dużo energii w ten związek, by to w końcu zaistniało. Natomiast niemniej jednak też widzę tutaj, że w sercu, znaczy emocjonalnie jakby jest tutaj dla niego też być może rzeczywiście realna praca, kariera, zawód ważne, tak? Czyli być może nawet to stawia ponad relacje. No niestety są tacy mężczyźni, którzy stawiają karierę czy sukces finansowy ponad relacje. To też jest realne, więc są takie tutaj dwie opcje, tak? Co Was łączy na poziomie serca? Na poziomie serca łączy Was to, że razem jakby być może macie negatywne myśli, wątpicie, jesteście rozczarowani, jeśli chodzi o tą relację. Być może jest dużo spraw niewyjaśnionych, nieklarownych, właśnie niejasnych w Waszej relacji, że nie wiecie w ogóle o co chodzi, nie wiecie co dalej, tak? Macie po prostu jakiś marazm tutaj w sercu emocjonalny, zamieszanie emocjonalne i nie wiecie właśnie w jaką stronę rozwinie się ta relacja. No, też dużo lęków, tak? Dużo pesymizmu, jakichś negatywnych myśli. Przede wszystkim dużo lęku właśnie, co z tą relacją, czy inwestować, czy zakończyć, czy odejść, czy dać szansę, czy to się uda. No, dużo takich wątpliwości, które Was wręcz przygniatają, tak, obciążają. Także tutaj takie sprawy niewyjaśnione, które niestety się tutaj snują i obciążają tą relację. Jeśli chodzi właśnie o emocjonalne sprawy, no to jest to obciążenie emocjonalne po obu stronach widoczne. Co w Waszych zamiarach? W Waszych zamiarach jest nowy początek, ryzyko nowego początku, tak? Czyli zacząć wszystko od zera. Głupiec, karta Wielkich Arkan, karta zera, czyli zacząć od zera, od początku, od nowa, tak? Jakby iść, pójść jeszcze raz tą drogą od samiutkiego początku, zacząć jeszcze raz, dać nową szansę, zaryzykować jeszcze raz, ponieważ jest dużo emocji, ponieważ wiecie o tym, że te emocje oboje macie. I tutaj jakby Wasze plany właśnie są takie jakby, żeby zaryzykować jeszcze raz. I na dnie talii tarota też tutaj w odbiciu lustrzanym pokazuje się ta sama karta, że jesteście gotowi pracować nad tym związkiem, tak? Tutaj była ta sama karta na poziomie serca o Waszej osoby kochanej, czyli wiecie, zdajecie sobie równie sprawę z tego, że żmudna, ciężka, wytrwała, solidna praca nad tym związkiem jest niezbędna, by w ogóle utrzymać tą relację. Co u Waszego partnera, czyli osoby, o którą pytacie, na poziomie planów i zamiarów? Tutaj no, marzenia, tęsknota, myśli o Was wieczorem i w nocy, być może śni nawet o Was, jest jakieś duchowe połączenie, pragnie, byście byli szczęśliwi, jest jakieś takie duchowe, być może, jak to się mówi, duchowe powiązanie, telepatia, intuicja,
która podpowiada mu, że jesteście być może sobie przeznaczeni, nie należy zakończyć tej relacji, tylko należy właśnie tutaj wyjaśnić wszystkie sprawy, jeszcze raz spróbować, jakby te wszystkie niejasne sprawy, które są pod osłoną nocy, wyjaśnić. Tak, tutaj jest tęsknota, duża tęsknota za spotkaniem, za komunikacją, no ale są też sprawy właśnie niewyjaśnione między wami. Tutaj księżyc mówi o tajemnicy, które ma ta osoba jeszcze i oczywiście dopóki ta tajemnica nie zostanie wyjaśniona, to będzie tutaj ciągle ten mętlik emocjonalny. No tutaj jest pragnienie połączenia się duchowego, tak, nie tylko cielesnego, ponieważ była tutaj ta atrakcyjność, kochankowie, ale również duchowego połączenia się, duchowej, właśnie to jest duchowa taka tęsknota, tak, rozmyślania, wspominanie. Także ta osoba pragnie, marzy o Was, śni o Was wręcz, by się z Wami pojednać, nie tylko cieleśnie, ale i duchowo, tak, i mentalnie, także są tutaj pragnienia, by się właśnie pojednać, spotkać. I tutaj karta u Waszej osoby ukochanej, karta Słońca, czyli zamiary jego są piękne, serdeczne, gorące, ogniste, no, duże pożądanie, chęć wyjaśnienia wszystkich jakichś sekretów pod osłoną nocy, chęć pięknej, gorącej miłości, tak? Pięknej, właśnie ognistej, też bardzo gorącej wręcz miłości, serdecznej, pięknej, chęć właśnie bycia szczęśliwym z Wami, szczęśliwej, radosnej relacji, tak? Pozytywnej. Tutaj też jego zamiary, jego plany są bardzo pozytywne w stosunku do Waszej osoby, co jest widoczne tutaj na dnie talii. Co Was łączy, jeśli chodzi o Wasze plany i zamiary? No, łączą Was blokady. Niestety oboje siedzicie w izolacji, być może daleko od siebie. Jesteście być może zawzięci, uparci, zimni, oziębli wręcz emocjonalnie. Oboje jakby jesteście być może dumni, nikt nie chce zrobić pierwszego kroku, nikt nie chce się otworzyć jakby emocjonalnie. Oboje jesteście w izolacji, oboje jesteście teraz w separacji. Blokujecie jeszcze swoje emocje i uczucia. Oboje jesteście oddzieleni od siebie i właśnie to jest tutaj ta ogromna przeszkoda, tak? Bo Wasze marzenia, plany, pragnienia, sny, tak? Są piękne, miłosne, bardzo uczuciowe. Natomiast realność jest taka, że jesteście odizolowani. Siedzicie jakby każdy w swojej wieży i nikt nie chce zrobić na razie takiego jakby bardzo gorącego kroku, tak? I tutaj przez to, że jesteście w izolacji, kochani, są ogromne straty. Wasza relacja w tej chwili nie funkcjonuje. Są straty, szczury, które, czyli pasożyty, które wyżarły, zniszczyły wręcz Waszą relację, ponieważ izolacja, brak kontaktu, brak regularnych spotkań, brak dotyku, uczuć, oczywiście powoduje ogromne straty i pustkę w tej relacji. Także to, co się tutaj odbija w tym lustrze, co jest widoczne, to jest na pewno chęć pracy nad tym związkiem lub również to, że Wy jesteście bardzo zajęci swoją pracą, każdy osobno, tak? Każdy w swojej jakby izolacji. Jesteście bardzo oboje zajęci, nie macie czasu, zapracowani, zabiegani. Natomiast też na poziomie relacji jesteście oboje tutaj skłonni lub świadomi, że bardzo dużo pracy należy włożyć właśnie w tą relację, by to w ogóle funkcjonowało, by to w ogóle miało rację bytu. Kochani, zobaczmy jeszcze uzupełniając trzy karty oraklu miłosnego i energetycznego. Orakel miłosny do tej relacji, romantic feelings, czyli romantyczne uczucia. Your feelings are real and worth exploring. Czyli Twoje uczucia są realne i warte poznania. Twoje romantyczne uczucia, które masz do tej osoby, o którą teraz pytasz, są naprawdę realne, istnieją, egzystują. Inaczej byś tutaj nie zaglądnęła na mój kanał Oraklu Miłosnego. I
te uczucia w tobie buzują, są, istnieją, tak? Zabierają ci dużo czasu, twoją całą jakby egzystencję zawirowują, tak? Twoje myśli, emocje. I właśnie te uczucia, romantyczne uczucia są realne i one są warte poznania, czyli powinnaś jeszcze raz być może spróbować, tak? Jak może rozwinąć się jeszcze ta relacja. Energetyczny orakel mówi o strategii, czyli strategia działania, kochani. Nie idźcie ślepo jak jakieś, nie wiem, osiołki w ten nowy początek, tylko musicie mieć jakąś mądrą, realistyczną strategię działania, by nie popełniać ciągle tych samych błędów, tak, do obłędu, by nie robić po prostu takiej ciężkiej atmosfery, tylko właśnie by mieć dobrą strategię działania, by się tym razem być może udało i by ten czas był przepiękny, tak, by te właśnie romantic feelings, czyli romantyczne uczucia, by się pięknie rozwinęły jak kwiat, tak, otwiera się, rozwija. Zobaczmy, co partner Wam chce jeszcze powiedzieć, przekazać. Ta karta mi wypadła przy tasowaniu tych właśnie kart oraklu miłosnego. To, co on chce Tobie od serca powiedzieć, to jest telepatia. Czyli porozumiewacie się telepatycznie, o czym mówi również ta karta, kochani, w jego właśnie planach, zamiarach. Jakby porozumiewać się telepatycznie ze sobą, czuć Ciebie duchowo, tak? Czuć Ciebie właśnie w nocy, czy właśnie wieczorem, myśląc o Tobie intensywnie. Tutaj jest telepatia. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Czyli ja myślę teraz o Tobie, ja kocham Ciebie. Właśnie to w tym telepatycznym takim pojednaniu, jakby po komunikacji telepatycznej przekazuje Ci Twój partner. Widzicie, w śnie. Tutaj ta osoba śpi. Tutaj też było pod osłoną nocy, tak, wieczorem. Ta osoba tutaj też śpi. To jest ta sama karta, powiedzmy, kochani. Czyli wieczorem i w nocy telepatycznie przekazuje Ci właśnie te słowa Twoja osoba ukochana. Myślę teraz o Tobie. Kocham Ciebie. I tym, kochani, zakończmy to czytanie, ponieważ czegoś piękniejszego nie mogę już w tej chwili Wam przekazać, niż właśnie te słowa tej wróżby. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.